Dziękujemy za te proste światła prorocze. Teraz powstańmy, aby właśnie kroczyć za Panem, aby unikać tego, co po prawej, po lewej stronie, czyli iść drogą ściśle wyznaczoną przez Pana. Właśnie tutaj była mowa o krzyżu Pana. Takie proste przypomnienia. I niech to również nas umocni. I teraz, i kiedy będziemy wracać, również właśnie będzie teraz modlitwa o, tak jak zawsze, jeszcze na zakończenie o uwolnienie, chociaż już dużo było takich poznań, proroctw, takich słów Pana w czasie uwielbienia, w czasie adoracji. Teraz będzie jeszcze takie pewne dopełnienie. Ale trzeba, żebyśmy też wypowiedzieli taką modlitwę, właśnie, która będzie wypowiedziana wspólnie, więc proszę, abyście, jak macie krzyż przy sobie, chwycili krzyż. I zazwyczaj odmawiamy tę modlitwę, trzymając krzyż, kiedy jest wyrzeczenie się zła, ale teraz to będzie właśnie połączone jeszcze z tymi pozostałymi modlitwami, więc proszę, trzymajcie krzyż w prawej dłoni, właśnie na sercu lewa dłoń i proszę powtarzajcie: Boże Ojcze Niebieski, przez serce Twojego umiłowanego Syna, przez serce Twojego umiłowanego Syna, i w Duchu Świętym, i w Duchu Świętym, w Duchu mocy i radości, w Duchu mocy i radości, kontemplacji i prawdy, kontemplacji i prawdy, pragnę prosić Ciebie, pragnę prosić Ciebie, o uwolnienie i ochronę przed wszelkim złem, o uzdrowienie duszy, umysłu i ciała, o uzdrowienie duszy, umysłu i ciała, o życie w Duchu Świętym, o życie w Duchu Świętym, o posługiwanie darami, charyzmatami Ducha Świętego, o posługiwanie darami, charyzmatami Ducha Świętego, o życie według Twojej woli, o życie według Twojej woli, chcę ogłaszać Twoje Królestwo, chcę głosić Twoją miłość i miłosierdzie. Chcę głosić Twoją miłość i miłosierdzie. Chcę iść drogą świętości. Chcę iść drogą świętości. I wszystkich prowadzić do nieba. I wszystkich prowadzić do nieba. I Boże, Ty jesteś moim Panem. Boże, Ty jesteś moim Panem. Boże w Trójcy Jedyny. Boże w Trójcy Jedyny. Ciebie wyznaję. W Ciebie wierzę, Tobie się oddaję. Uczyń ze mną, co chcesz. Uczyń ze mną, co chcesz. Jakże cenna jest Twoja łaska, Panie. Jakże cenna jest Twoja łaska, Panie. Naucz mnie modlić się. Naucz mnie modlić się. Głęboko. Głęboko. Przyjaźni z Tobą będąc. Przyjaźni z Tobą będąc. Bo Ty jesteś moim przyjacielem. Bo Ty jesteś moim przyjacielem. Jezu Chryste. Jezu Chryste. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Panie. Chwała Tobie, Maryjo. Chwała Tobie, Maryjo. Amen. Amen. Usałujmy krzyż Pana. Teraz jeszcze zaśpiewajmy, aby Duch Święty zstępował na nas, na cały Kościół, na naszą ojczyznę, na cały świat, na wszystkie dusze, na konających, na dusze czystcowe, także na naszych biskupów, kapłanów, na Stolicę Apostolską, aby Duch Święty, Duch Prawdy działał w naszych rodzinach, w naszych miejscowościach, w naszych miejscach pracy, w szkołach, urzędach. Módlmy się, aby Duch Święty, Duch Prawdy szczególnie chronił nas od fałszu, od szatańskiego zamętu, który niestety też ogarnia wiele miejsc w Kościele.
Módlmy się, aby Duch Święty panował w tym miejscu zawsze. Aby Duch Święty, który jest obrońcą nasz, uchronił też od szatana i demonów to miejsce. Wszystkich, którzy kochają to miejsce, będąc w sercu Kościoła. Stąp, Duchu Święty. Podnieśmy wysoko nasze dłonie. Niech stąpi Duch Święty. Wołajmy, wołaj. Ogniu, przyjdź. Światłości naszych serc, przyjdź. Maria, Maria, lele, na, ja, le, no. Szala Maria, lele, lele, le, no. Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Rozpalaj serce me. Shala Maria, Betulia Mater, Santa Maria, Lena Maria, Lasciale. My Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Chcemy Cię uwielbiać, bo Ty jesteś światłem, bo Ty jesteś światłem. Chcemy Cię uwielbiać, Panie. Chcemy wielbić Ciebie. Jesteś światłem, nigdy nie gaśnie. Maria Szolo, Szala Maria Weto. Rozpalaj serce me. Maria dell'amore e l'amor, la Maria scelle materio, parcaneno, Santa Maria, Maria dello, lasciale, Duchu Święty przyjdź, Mario przyjdź, Józefie przyjdź, aniołowie przyjdźcie, archaniołowie brońcie. Maria lei, Maria no, nigdy nie gaśnie. Jesteś pięknym światłem. Maria le, lo, le, lo, laj. Szana Maria, Maria lei, Maria, 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 Maria. Tobie chwała, Tobie chwała. Tobie chwała, Panie. Duchu Święty, Duchu Święty, przyjdź. Przemieniaj mnie. Duchu Święty, rozpalaj serce me. Wołamy, tęsknimy, oczekujemy, pragniemy. Duchu Święty. Jakże cenna jest Twoja łaska, Panie, o Panie nasz. Chcę uwielbiać. Panie, co chcesz, abyśmy czynili? Czego od nas oczekujesz? Powiedz nam, a będziemy to czynić dzięki mocy Twojej. Co nigdy nie gaśnie, nie gaśnie, nie gaśnie. Chcemy Cię uwielbiać, chcemy Cię uwielbiać. Maria, Maria, lelej, Maria, Maria, lelej, Maria, Maria, lelej. Maria, lelej, Maria, lelej. Szana Maria, 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 lelej. Maria, Maria, lei, Maria, lele, lele, le, Shala Maria, lei, Shala Maria, Maria,
Shalamara lelo lelo loy. Shalamaria lelo. Maria lelay. Maria lelele. Shalamaria lelele. Sharia lelele. Shalamaria. Chcemy Cię uwielbiać. Oddaj Panu wszystkie swoje troski, udręki, zranienia, smutki. On pomoże Tobie. On udzieli Ci łaski. Maria, 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 Duchu Święty, Święty, rozpalaj serce me. Maria Malaila, Maria Lele, Maria Loi, Maria Lele, Lele, Maria Lele, Shalamara Lelo, Shalamara Lele, Shalim Maria Lele, 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 Eni Malaleno, Shalamaria Lele, Maria Lele, Lele. Chcemy Cię uwielbiać, chwalić Ciebie, Panie. Pan mówi, przyjmuję Wasze serca, bo Ty jesteś światłem. Pan mówi, uwielbiajcie mnie, wychwalajcie, a ja przyniosę Wam moją łaskę, a ja Wam dam to, o co prosicie, a co podoba się Ojcu mojemu. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie, nie gaśnie. Ty jestem taki, Ty jesteś tym światłem, pięknym światłem, delikatnym, radosnym, żarliwym. Tak, Duchu Święty, jesteś tutaj. Jesteś Panem tego miejsca. I Tobie nikt się nie sprzeciwi. I Ty nie pozwolisz siebie szydzić. Ty budujesz nową markę. Ty odnawiasz swój Kościół. A my jesteśmy w sercu Twoim, Duchu Święty. A Ty jesteś w naszych sercach. Jesteś obrońcą naszym, pocieszycielem, tak? Powiedział o Tobie Jezus, Duchu Prawdy, przyjdź. Duchu miłości nieustannej, Duchu kontemplacji, Duchu wiary, która przenosi góry, wiary cudownej, która jest cudem w tym świecie. Duchu Święty, przyjdź i działaj jak chcesz, jak Tobie się podoba. I takie słowo mi przychodzi, proste. Chcę w Was działać. Duchu Święty, działaj w nas. Duch Święty mówi też takie słowa. Gromadzę Was nieustannie. Przyprowadzam do serca Jezusa. Ku chwale Ojca, który jest w niebie. Dziękujemy Ci, Duchu Święty. Dziękujemy, że mówisz do nas, że jesteś w nas. Że mówisz do nas przez Twoją oblubienicę Maryję. Niech serce każdego z nas będzie Twoją oblubienicą duchową. Każdy z nas pragnie być Twoją świątynią, pełną Ciebie. Pan mówi, odbuduję Was. Odbuduję Jeruzalem. Odbuduję Kościół, odbuduję Ciebie. Odbuduję Twoją rodzinę. Pan mówi, nauczę Cię modlić się. Także będziesz się modlić z radością i w skupieniu. To będzie głęboka modlitwa kontemplacyjna, której Cię nauczam teraz, mówi Pan.
Dam Ci łaskę życia w mojej obecności. On mówi, nie wstydź się mnie, ale wstydź się tylko grzechu. Pan mówi i prosi, aby w domu każdego z was był ołtarz dla modlitwy. Centrum domu każdego z was. Pan chce, aby były święte obrazy, figury, medaliki, różańce, żeby w tych domach naszych było właśnie to, żeby się tego nie wstydzić też. Czy właśnie kropielnica, czy właśnie woda święcona, świece pobłogosławione też, czy kadzidło, olej, że to wszystko dla uświęcenia waszego, ochrony przed złem was, waszych domów, waszych bliskich. Dziękujemy Ci, Panie. Teraz będzie błogosławieństwo, to będzie koniec naszego spotkania, będzie jeszcze modlitwa wstawnicza po naszym spotkaniu. Za tydzień będzie spotkanie ogólne dla wszystkich od godziny 12. Będą też rekolekcje w marcu, 20-26 marzec, rekolekcje wielkopostne. To już niedługo, to już za niecałe półtorej miesiąca, więc zapraszam na te rekolekcje, ten piękny czas pasyjny, jednocześnie czas oczekiwania na zmartwychwstanie. I jeszcze dzisiaj, jeżeli chodzi o ten wieczór, tę noc właściwie, to po modlitwie wstawniczej będzie jeszcze adoracja. Będzie taki czas jeszcze adoracji nocnej, bo jest kilka osób, które właśnie są gotowe modlić się niektóre część nocy, jeszcze niektóre nawet może całą noc na czuwaniu modlitewnym. Ale właśnie proszę, żeby te modlitwy były w ciszy, żeby każdy odmawiał modlitwy swoje w sercu, żeby nie było głośnych modlitw, bo właśnie takie milczenie, skupienie jest bardzo potrzebne, żeby była kontemplacja. Na modlitwy głośne zawsze jest czas, ale jednak więcej powinno być tej kontemplacji, ciszy. Adoracji takiej właśnie. Więc o to proszę, bo czasami się zdarza, że może ktoś prowadzi modlitwy głośne, śpiewy. Oczywiście to nie jest nic złego, to jest też dobre, ale tak bardzo proszę, żeby jednak było milczenie, żeby modlić się wewnętrznie, różne modlitwy sobie odmawiać, Pismo Święte czytać, może dzienniczek, albo trwać sobie po prostu, być przy Panu Jezusie. Jeżeli ktoś, tak jeszcze zachęcam, jeżeli ktoś jest rzeczywiście zmęczony w czasie czuwania, zasypia, no to może lepiej, żeby wrócić na nocleg do domu, żeby wiadomo, tak się nie męczyć, żeby też tutaj nie spać, tylko właśnie czuwać, modlić się. I też dziękuję wam, dziękuję w imieniu tej wspólnoty, że jesteście tutaj z nami, że się modlicie. Są osoby, które też setki osób, może na tysiące teraz będzie się modlić jeszcze z nami, w sensie duchowo, potem poprzez to nagranie. Też bądźcie, dziękuję wam właśnie za wszystkim, którzy będą też może słyszeć tą modlitwę. To podziękowanie moje teraz to słowo. Właśnie dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają, modlą się, bo tych osób jest bardzo wiele. Pamiętają o nas w tym czasie takiego zmagania, walki duchowej. Pan obiecał, że to będzie rok cudów. Więc wierzymy, że Pan spełni swoje obietnice. Już wiele cudów się dokonało. Jesteśmy świadkami tego. Niewiarygodne świadectwa też o tym mówią. Wiele jeszcze jest ukrytych, które będą ujawnione. Więc Pan zapowiada wielkie rzeczy. Więc żeby się mimo wszystko nie zniechęcać, nie bać, bo są osoby, które atakują to miejsce, atakują te spotkania, wspólnotę. Zabraniają, ale tak jak wiemy, jak my jako Polacy jesteśmy tacy, im bardziej zabraniają, zakazują, to wiadomo, jest skutek odwrotny.
Więc jak ktoś chce, żeby tutaj nikt nie przyjeżdżał, to żeby zachęcał właśnie wtedy, to wtedy w sensie z tych wrogów, z tych nieprzyjaciół, może z tych, którzy są przeciwko, bo to jak ktoś jest nieprzyjacielem tego dzieła i zabrania i nawet w kościele, no to widzimy, że tutaj to zupełnie inaczej wtedy ludzie do tego podchodzą, bo chcą takie miejsce zobaczyć, bo chcą przyjechać i modlić się. Tak sądzę, że kiedy przyjdzie już wiosna, marzec, szczególnie po tym kwiecień, to sądzę, że na tych spotkaniach już będzie bardzo, bardzo wiele osób. Więc zapraszam, zapraszamy w imieniu wspólnoty, właśnie przyjeżdżali tutaj. W przyszłości będzie łatwiej, wiadomo, jeszcze jest zima, szczególnie tutaj. Niektórzy mówią, że tam, gdzie mieszkają, no to już nie ma zimy, ale tutaj jeszcze jest dużo zimy, jest zima, jest śnieg. Jest więc tutaj taki szczególny klimat, więc zachęcam, zapraszam za tydzień na spotkanie i w marcowe spotkania i kolejne. Przyjeżdżajcie w wielkiej liczbie, samochodami, autokarami, busami. Przyjeżdżajcie dlatego, że Pan Jezus was do tego zaprasza, wzywa. Zabierajcie nowe osoby, nie zniechęcajcie się. Ja często to powtarzam, że wiele miejsc, które teraz uznajemy jako miejsca święte, miejsca kultu, maryjne, choćby Lourdes, Fatima, Guadalupe, jeszcze teraz Medjugorje, było prześladowanych, niszczonych, zakazywano tam udawać się, zabraniano nawet duchowni, biskupi, a Maryja i tak uczyniła swoje, i tak zwyciężyła. I tak musieli się ostatecznie poddać, z Maryją nie zwyciężyli. Nikt nie zwyciężył. Szczególnie ci, którzy w Kościele im się wydaje, że mają władzę, mogą wszystko, się okazuje, że wobec ukochanej matki, jej potęgi, jej siły, jej pokory zawsze zwycięża, zawsze osiąga to, co chce. Dla dobra ludzi, dla chwały swojego Syna. Jest tak samo, właśnie Medjugorje wspomniałem, zobaczcie, ile było zakazów, ile zabraniano i tak ludzie jeździli. Jeżeli więc mielibyśmy to traktować jako w kategoriach moralnych, to ile grzechów by tam ludzie popełniali jeżdżąc? Po prostu miliardy grzechów, po prostu ciężkich. A się okazuje, że ludzie jeżdżąc tam nie popełniali żadnych grzechów. Chociaż wielu duchownych, teraz już trochę mniej, teraz już jest trochę uspokoiło się, ale jeszcze są tacy, którzy zabraniają, a kiedyś było tak, że straszono, więc na pewno ci, którzy tam jeździli, nie popełniali żadnych grzechów. Więc tak samo tutaj, przyjeżdżając do tego miejsca, do tej Ziemi Maryi, do Czatachowy, które jest i będzie znane, kiedy ze względu na cuda, które są i będą, cuda Pana Jezusa i Maryi, tak jak właśnie Guadalupe, Fatima, Lourdes, Medjugorje. Bo Bóg wybiera takie miejsca, które by nikt inny nie wybrał. Maryja wybiera takie miejsca, których by też nikt inny nie wybrał. Tylko właśnie Jezus i Maryja takie miejsca wybierają. I takich ludzi jak my, zranionych, ubogich, grzeszników. Więc to miejsce zawsze będzie otwarte. Maryja nigdy nie pozwoli, żeby to miejsce było zamknięte, zniszczone. Ono będzie rozkwitało, ale nie przez jakieś zewnętrzne takie, próśmy jakieś tam budowle, czy jakieś takie tego typu, bo to też jest, będzie, to jest konieczne, ale zawsze to będzie proste, ubogie. Najważniejsze będzie rozwój duchowy. On będzie jeszcze większy. Wiele serc to będzie, dusz będzie wskrzeszonych, uzdrowionych, wiele nawróceń. Tych nawróceń będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej. Jeszcze więcej działania łaski. I tylko w ramach takiego świadectwa powiem, to było tak, że to było kilka tygodni temu, kiedy było spotkanie ogólne. Wyobraźcie sobie, specjalnie na to spotkanie, na sobotę i też na niedzielę, przyjechała kobieta, siostra nasza duchowa, ze Sztokholmu, ze Szwecji, specjalnie. Była pierwszy raz. Przyleciała samolotem, zdaje się chyba do Wrocławia i potem, potem pociągiem, potem tutaj jeszcze jakimś transportem, żeby tu być. Specjalnie na to. I potem na drugi dzień wieczorem wracała. To jest przecież po ludzku jest to szaleństwo. Z tak daleka i była tak szczęśliwa, że mogła tu być. I chce tutaj być. Że to jest dla niej ważne miejsce. Pierwszy raz była i tak ją pociągnął Pan. To przecież to po ludzku właśnie to nie jest możliwe, żeby tak sobie przyjechać do takiego miejsca na koniec świata, jakiś kościółek w lesie, w Czatachowa.
co to jest w ogóle, jakaś Czatachowa i teraz tu ma przyjechać ze Sztokholmu, ze Szwecji, żeby tu być i modlić się. No przecież normalny, jakby ktoś inny by to usłyszał, przecież to jest właśnie nienormalne, po ludzku. A jeżeli to jest od Pana i Maryi, to było wezwanie Pana Jezusa i Maryi dla tej kobiety, żeby ona tu przyjechała. Czy dla was, wielu z was przecież też podobnie z daleka przyjeżdża regularnie, no to jest takie szaleństwo duchowe, szaleństwo wiary, szaleństwo z miłości do Pana Jezusa i Maryi. Więc i Pan Jezus dalej będzie takie osoby powoływał. Więc to je powiedziałem w ramach takiej zachęty, umocnienia dla was. I to akurat ta siostra, no może niewiele wiedziała, co się dzieje, w sensie wiadomo, tych ataków, tych różnych prześladowań, ale ona czuła, ona rozczuła, że to jest, te ataki są fałszywe, że to jest perfidia, że to jest szkalowanie po prostu, że to jest krzywda, że znosimy ten krzyż dla miłości Boga. Z drugiej strony jest to potrzebne, żeby każde dzieło rozkwitało, no to musi być cierpienie. To jest znak, że jest to Boże dzieło. Cierpienie, doświadczenie, odrzucenie, prześladowanie. Więc dla mnie jeszcze odnośnie tej siostry, no to jest piękne. Właśnie, ona specjalnie tutaj przyjechała, żeby się modlić. Nie żeby przyjechać tutaj do jakiejś galerii, czy do jakiegoś marketu, czy żeby tutaj sobie pojeździć po prostu na biegówkach, czy na sankach, czy żeby się tutaj bawić, tylko przyjechała się modlić. Więc przekażcie to innym jako znak, że to miejsce jest miejscem łaski Bożej, jak dzisiaj też o tym mówiłem, jakże cenna jest łaska Twoja, Panie. Więc nie zniechęcajcie się, nie słuchajcie tych, którzy wam zabraniają, zakazują, bo nie można wam zakazać dobra, nie można wam zakazać się modlić, nie można wam zakazać przyjeżdżać na mszę świętą. Wiele osób mówi, że to grzech, że to jest nieważne i tak dalej, albo niegodziwe. Oni sami zaprzeczają sobie same, sami popełniają niegodziwość, zabraniając wam przyjeżdżać tam, gdzie jest dobro, tam, gdzie jest modlitwa, tam, gdzie jest Pan. Więc to wszystko, co chciałem wam też powiedzieć, podzielić się dla waszego umocnienia. I chyba błogosławieństwo teraz, tak? Błogosławieństwo, dobrze. Żeby wypełnić, dopełnić tą modlitwę wspólną, to spotkanie. I też obejmę intencją, aby pobłogosławić wszystkie dewocjonalia, które macie. Czy tutaj gdzieś w samochodach, pojazdach waszych, czy gdzieś tutaj. To wszystko jest objęte intencją, żebyście mogli korzystać z tego z wiarą. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi przez Marię, Matkę Bożą, z Lourdes, uzdrowienie chorych, przez świętego Ewagriusza z Pontu, Ojca Pustyni, przez świętą Bernadetę Subiru, Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Teraz więc proszę, zróbcie to już, nie będziemy już teraz może grali, śpiewali, żeby była taka cisza, skupienie. Proszę, zróbcie tu przejście, może nawet trzeba będzie, żeby na chwilę wyjść też tutaj na zewnątrz.